Kolejny przepis to pumpkin pie, znana tarta dyniowa z Ameryki. Często się robi ją na Halloween. I słuchajcie, potrzebujemy 3 szklanek mąki, jednej łyżeczki soli, jedną kostkę całą zimnego masła i 10 łyżeczek lodowatej wody. Wszystko dokładnie zagniatamy, tak jak widzicie. Takie ciasto chowamy w folię i wkładamy na całe 2 godziny do lodówki. Ok, co do naszej masy, to potrzebujemy 4 szklanek dyni, która będzie ugotowana i zmiksowana pięknie, więc widzicie, ja sobie właśnie tutaj wszystko zalałam minimalną ilością wody i gotowałam tą dynię przez jakieś 40 minut. Później wszystko oczywiście już po ugotowaniu właśnie przelałam do takiego pojemnika. Było bardzo gorące, więc poczekajcie, aż troszeczkę ostygnie i wszystko zblendowałam na taką pięknie gładką masę. Jak widzicie, naprawdę pachniało przepięknie. I no dodajemy 3,5 szklanki słodkiej śmietanki, 30. 4 jaja, wszystko dokładnie mieszamy. Kolejno dajemy 2¾ szklanki cukru, również mieszamy. Dodajemy 1 łyżeczkę cynamonu mielonego. Albo 2 łyżeczki. Dajmy 2. Oraz imbir i gałkę muszkatołową. Wszystko mieszamy dokładnie i dodajemy nasze puree z dyni. I również wszystko mieszamy na taką właśnie piękną masę. Powiem Wam, że naprawdę pachniało ono nieziemsko. 2 hours later. Po 2 godzinach wyjmujemy z naszej lodówki ciasto i wszystko dokładnie wałkujemy, tak jak widzicie. Ja po prostu też porozrywałam w większości, bo tak mi było łatwiej. Układamy właśnie w ten sposób i nakłuwamy widelcem. Następnie przelewamy masę i wszystko do piekarnika. 3 hours later. Przypominam, że w opisie będzie dokładny przepis na to. Ja jeszcze po wyłożeniu z piekarnika posypałam cukrem pudrem. I słuchajcie, wyszło troszeczkę takie lejące, ale to nic, zaraz się dowiecie, co dalej. 24 hours later. Ok, kochani, pokazuję Wam, jak wygląda nasza tarta dyniowa po całym dniu tak naprawdę w lodówce, dlatego że no po prostu włożyłam ją do lodówki, bo stwierdziłam, że musi się troszeczkę ściąć tutaj ładnie i naprawdę wygląda bardzo ładnie. Nie jest za słodka, jest idealna, naprawdę jest idealna. Rogaliki marchewkowe z dżemem brzoskwiniowym. Potrzebujemy 250 g soczystej marchewki, 1,5 szklanki mąki, 4 łyżki cukru, 180 g masła, najlepiej jak będzie po prostu mięciusie i 1 łyżeczkę zapachu pomarańczowego. Dokładnie wszystko mieszamy na taką masę i mówię Wam, co dalej. Odkładamy na 20 minut do schłodzenia, a później właśnie na takiej tacy, najlepiej po prostu wyłożonej mąką. Wszystko musimy tak ładnie ugnieść, uformować z tego taki prostokąt, powiedzmy. Kolejno wycinamy z ciasta właśnie takie trójkąciki i nakładamy na nie dżem brzoskwiniowy. Uwierzcie, nałóżcie go jak najmniej, bo później właśnie ciężko było to wszystko posklejać, dlatego że ciasto się bardzo kleiło, ale tak podobno miało być w przepisie, więc tego się posłuchałam. Ułożyłam wszystko na tacy i włożyłam do piekarnika na 180 stopni na 20 minut. Ok, kochani, pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Pięknie, naprawdę pięknie. Co prawda ciasto mi się trochę rozwalało i myślałam na początku, że nie wyjdzie, bo trochę dżem mi wypłynął podczas pieczenia się, ale naprawdę przed chwilą próbowałam, są przepyszne, bardzo wilgotne i zobaczcie, jak pięknie wyglądają w środku. Kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się po prostu podobał i może spróbujecie któregoś z przepisu. Zapraszam oczywiście też na mojego Instagrama i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!